Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka i zapraszam do czytania na miesiąc wrzesień 2024. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. I zobaczmy, drogie byki, co też dla Was przyniesie wrzesień, energie ogólne. Dziewiątka kielichów to jest generalnie stabilizacja, satysfakcja, spełnienie marzeń. Do pełni szczęścia brakuje już tylko i wyłącznie jednego kielicha, natomiast karta pokazuje, że jesteście zadowoleni z tego, co udało Wam się osiągnąć, jesteście zadowoleni uczuciowo, finansowo. Karta pokazuje ogólnie, że czujecie taką radość w środku, tak? Lato upłynęło Wam właśnie tak bardzo miło, bardzo przyjemnie, jesteście gotowi na nowe wyzwania. I wcale nie przeraża Was fakt, że to lato się kończy, bo macie lato w swoim sercu. Bardzo pozytywnie tutaj będziecie przechodzić przez ten miesiąc. Bardzo fajna karta. No i zobaczmy kolejne sfery życia. Co nam się tutaj pokaże? No, moje drogie byki, jeśli chodzi o Was... Tutaj w uczuciach, powiem tak, pokazuje mi się przy Was ryba, rak, skorpion bądź strzelec. Takie znaki. Jeżeli jesteście singlami, możecie taką osobę poznać do relacji. Tutaj jakaś fajna zabawa w gronie znajomych przez kogoś znajomego. Ktoś Was z kimś zapozna, przedstawi komuś i macie szansę tutaj kogoś poznać. Osoby, które się z kimś spotykają od dłuższego czasu, pokazują mi się w ogóle zaręczyny. Jeżeli wybieracie się gdzieś za granicę, żeby spędzić razem czas, to możecie się spodziewać właśnie oświadczeń, tak? Jeżeli jesteście kobietami, jeżeli jesteście mężczyznami, prawdopodobnie Wy zechcecie się tutaj oświadczyć swojej wybrance. Takie mamy karty, bardzo stabilne, bardzo uczuciowe. Pokazuje mi się też jakiś nowy początek w relacji, która była w zawieszeniu. Więc jeżeli tutaj ktoś miał relację albo na odległość, albo nie było kontaktu, było zawieszenie, tak, to jest nowy początek. Przychodzi ta osoba z propozycją spotkania, z propozycją odnowienia relacji, tak, spróbowania jeszcze raz na nowych zasadach. Ale tym razem ta relacja będzie budowana na solidnych fundamentach. To się może zacząć od przyjaźni, tak, od takich spotkań, rozmów i stwierdzicie, że warto tutaj faktycznie dać sobie jeszcze jedną szansę. Tutaj też widzę jakieś zamieszkanie razem, wejście na kolejny etap relacji, więc jeżeli się od dłuższego czasu z kimś spotykacie, tak, jest to taka luźna relacja, to teraz możecie pomyśleć o zamieszkaniu razem, dlatego że karty pokazują taką chęć budowania czegoś stabilnego. Wrzesień to energia zodiakalnej panny, czyli w ogóle dużą wagę kładziemy do stabilizacji, właśnie do tego, żeby mieć solidne fundamenty. Tutaj zbliża się jesień, takie chłodniejsze wieczory, fajnie byłoby kogoś mieć przy sobie, tak? Spędzać razem czas, zobaczyć sobie czasem jakiś film na Netflixie, także w ogóle takie fajne energie mi się przy Was pokazują. Jeżeli chodzi, kochani, ogólnie o pracę, tu mamy stabilizację, tu jest nawet pokazana możliwość awansu, rozwoju zawodowego, przepiękne energie, tak? Trójka pentakli to jest taka praca, która daje nam satysfakcję, czujemy się w niej spełnieni, czujemy, że się rozwijamy. I też tak jak mówię, możecie otrzymać awans, możecie otrzymać jakąś premię, podwyżkę, bardzo fajne energie. Dla osób, które szukają pracy właśnie w tym miesiącu, te prace możecie otrzymać. Tutaj bardzo, bardzo stabilnie. W ogóle kończy się trudny czas. Dziesiątka mieczy, karta bramy, kończy się to, co było złe. Ja tu w ogóle nic nie widzę trudnego dla Was, nawet zdrowotnie bardzo ładne. Mamy energię, poprawę zdrowia, as pentakli, tak? Czyli tu jest poprawa zdrowia, powrót do zdrowia, jakaś rekonwalescencja, jeżeli coś Wam doskwierało, borykaliście się z jakimiś problemami zdrowotnymi, teraz wszystko schodzi na właściwe tory. Moi kochani, tutaj z otoczenia bardzo fajnie, macie ludzi, którzy Was wspierają, którym na Was zależy. Możecie też poznać w tym miesiącu bardzo fajnych ludzi, z którymi nawiążecie nowe przyjaźnie, nowe znajomości. Karty radzą, żeby wybrać się właśnie czy na siłownię, czy na kurs tańca, zajęcia z jogi, z medytacji, tak? Bo tutaj pokazują mi się energie bardzo fajnych osóbek, które mają cudowne duszyczki i z tymi osobami będzie Wam po drodze. Bardzo mocno w ogóle osoby z trygonu wody, ryba, rak, skorpion. No, z takimi osobami będziecie czuć takie połączenie właśnie bratnich dusz.
To będą bardzo fajne przyjaźnie na lata. No i też strzelec zodiakalny. Natomiast tutaj też pokazuje mi się poznanie bliźniaczego płomienia dla singli, czyli osoby z poprzedniego wcielenia, z którą poczujecie od razu takie connection głębokie od samego początku. I to będzie taka relacja naprawdę głęboko duchowa. Tak jakbyście wcześniej manifestowali tę osobę, tak? Przyciągali, myśleli o tym, że chcecie, żeby w końcu się w waszym życiu pojawiła i taka osoba się tutaj pojawia. I to będzie relacja faktycznie budowana na solidnych fundamentach. Ta osoba będzie taka stabilna uczuciowo, to będzie ktoś stabilny emocjonalnie, nie szukający zabaw, przygód, tak, flirtów, romansów, tylko właśnie stałego związku. Ta osoba też może mieć dzieci, może być po przejściach, albo wy, bo tu mi się pokazują dzieci w tle, tak, i ktoś już po przejściach, kto zamknął jakieś poprzednie relacje, i teraz jest już osobą wolną, gotową do wejścia w coś nowego. Także pewne lekcje karmiczne zostały pozamykane. I oboje będziecie gotowi, żeby rozpocząć coś fajnego, coś budowanego na solidnych fundamentach. Można się będzie faktycznie zakotwiczyć i mieć taką swoją bezpieczną przystań, tak? Do której zawsze można zacumować. Tu, jeżeli ktoś będzie wracał z przeszłości, kochani, ta osoba faktycznie się zmieniła, ta osoba przeszła tą wewnętrzną przemianę, wiele zrozumiała czy zrozumiał. I tak naprawdę często jest tak, że ludzie się po prostu w którymś momencie nie dogadują, muszą się rozstać, żeby zrozumieć, jak bardzo się kochają, tak? Bo tęsknota ogólnie jest wyznacznikiem właśnie miłości. Jeżeli ludzie w którymś momencie poczują, że brakiem tej osoby, że jednak popełnili błąd, że trzeba było właśnie spróbować, tak, wyjaśniać na bieżąco, a nie się fochać i rozstawać, bo często ludzie właśnie zostawiają, rzucają, tak, nie chcą się kłócić, idą dalej, bo myślą, że w innym miejscu trawa jest bardziej zielona. No i właśnie nic bardziej mylnego, bo właśnie lepiej rozmawiać, a takie właśnie fajne związki budowane są na szczerości, na rozmowach, na przyjaźni. Więc uważam, że warto tutaj nad tym pracować, warto na bieżąco rozmawiać i się starać, a nie właśnie obrażać, rozstawać, blokować. No bo takie mamy właśnie bezsensowne czasy, że ludzie się blokują, wolą tutaj od razu kogoś wymienić, jak to mówią, brzydko na lepszy model, no niestety. Tak to nie działa, moi drodzy, także tutaj trzeba sobie zdać z tego sprawę. Byki, karta, wyroczni, księżycologia. Jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco dobra. Także, kochani, miłość własna, taki spokój wewnętrzny, najważniejsze. Pamiętajcie, że jaką energią emanujecie, takich ludzi do swojego życia przyciągacie. To jest wszystko na zasadzie lustra, tak? Jeśli wychodzimy z energii miłości, takiej równowagi, to też taką osobę przyciągniemy. Natomiast jeżeli mamy energię braku, czujemy się źle ze sobą, no to też taką osobę przyciągniemy, tak? Więc pamiętajcie, żeby pozytywnie każdego dnia myśleć i nastawiać swój mózg na to, że to będzie piękny dzień. Wszystkiego dobrego, kochani, zapraszam Was do czytań prywatnych.